Możemy powiedzieć, że nasz Bóg jest naprawdę dobrym Bogiem. Jedynym Bogiem, jedynym Panem, do którego należymy, któremu służymy. To nie jest religia. Religii jest tak wiele, że Bóg nie oczekuje od nas i nie wymaga, abyśmy tworzyli następną. Jest za dużo już religii na ziemi. Bóg oczekuje chwalców. Chwalców, którzy będą chwalić Jego w duchu i w prawdzie. Kiedy Duch Święty przychodzi do nas, kiedy porusza Twoje serce, Twoją duszę, kiedy podpowiada Tobie, czy pobudza Ciebie, abyś podniósł ręce, swoje serce, swoje usta, otworzył szeroko, a Duch Święty je napełnia. Chwałą dla naszego Boga. Bo On, nasz Pan i Zbawiciel, jest jedynie godzien wszelkiej chwały i wszelkiej czci. I On jest przyczyną, dlaczego przychodzimy na to miejsce. On. Nie dlatego, że mamy dobre przyzwyczajenie. Nie dlatego, że jest niedziela. Tylko dlatego, że Jezus powiedział, abyśmy zgromadzali się w Jego imieniu. I nie tylko On to powiedział, ale On obiecał, że będzie z nami. Oczywiście w swoim Duchu Świętym. On będzie odczuwalny dla każdego, dla tej osoby, która otwiera swoje serce przed Nim. Rozpoczęty cykl kazań, który już rozpocząłem kilka miesięcy temu, o tematyce modlitwa i post, wierzę, że można bardziej poszerzyć i przedłużyć. A nawet zostałem zapytany o to w ostatnią niedzielę. Czy przedłużę, czy będę mówić na ten temat i na ten, oczywiście poruszać tego rodzaju modlitwę i innego rodzaju modlitwę. Ale myślę, że gdybyśmy zapamiętali, to jest raz, i w praktyce zastosowali to, co było powiedziane w poprzednich częściach wygłoszonych kazań związanych o tematyce modlitwy, to wierzę, że z pewnością nasza modlitwa nabrałaby nowego, jaśniejszego oblicza. Mówiąc o modlitwie, zachęcałem do odnowienia życia modlitewnego, do wykorzystywania możliwości na trwanie w stanie modlitewnego ducha. Nie chodzi dla mnie o postawę naszą zewnętrzną, formę naszego ciała, czy to klęcząc, czy składając ręce, czy mając pobożną minę. Nie chodzi dla mnie o to, tylko chodzi dla mnie o stan naszego serca, naszej duszy, naszego wewnętrznego człowieka. A więc bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili prowadzić tego rodzaju życie, aby ono nie było tylko wtedy, kiedy zgromadzamy się razem jako Kościół w niedzielę, ale aby takie życie było na każdy dzień. Zachęcałem do bycia sobą, zwłaszcza w ostatnią niedzielę, podczas wielbienia Boga. Zachęcałem, aby wyrażać Mu nasze chwalebne okrzyki i entuzjastyczne wielbienie naszego Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Modlitwa jest zawsze potrzebna i ważna dla każdego chrześcijanina, ale jej znaczenie i potrzeba się zwiększa, kiedy trudności nas przerastają. Wtedy ona bardziej powinna być jeszcze cenniejsza dla nas i bardziej powinniśmy ją pragnąć i w niej być, czyli ją praktykować. Wtedy winniśmy tym bardziej być zachęceni do modlitwy. Winniśmy przychodzić do Ojca jako Boże dzieci i mówić Mu szczerze i konkretnie o naszych potrzebach, o naszych radościach i o naszym smutku i o tym, co nas gniecie. Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy mówili o problemach, jakie ma świat. Wpierw załatw problemy swojego życia, swojego serca. Jeżeli masz problem ze sobą, jeżeli masz problem w swojej rodzinie, jeżeli masz problem w swoim domu, to nie mów o problemach w Indii czy w Afryce. Bóg jest zainteresowany, abyś przyszedł do Boga taki, jaki jesteś i z tym, co ciebie obarcza, co ciebie gniecie. I wpierw to powiedz Bogu. Wpierw to załatw przed Bogiem, aby Pan pomógł tobie rozwiązać daną sytuację,
A później, kiedy będziesz wolny, być może Bóg może ciebie użyć w tym względzie, że może pokazać tobie potrzebę innych, trochę dalej od ciebie, abyś im pomógł w swojej modlitwie. Ale na dzień dzisiejszy moje pytanie, jak twój wewnętrzny człowiek przed Bogiem, czy on jest wolny, czy on jest w stanie wielbić Boga entuzjastycznym duchem w każdej sytuacji, a nie tylko przygotowywać się, o, za godzinę będę się modlić. Powinniśmy trwać w życiu ducha modlitwy. I to powinien być po prostu nasze przyzwyczajenie. Po prostu tak powinniśmy robić. Ukazywałem w minionych częściach wzorzec dla wszystkich naszych modlitw, jeżeli uważnie słuchaliśmy. A jeżeli nie, to przesłuchajcie, są nagrania i przesłuchajcie kazania minione. Tam był pokazany wzorzec dla wszystkich naszych modlitw, który nasz Pan Jezus pozostawił w modlitwie Ojcze Nasz. I dlatego dość wiele części poświęciłem tej modlitwie, rozważając te myśli i również poszerzyłem je. Kierowałem naszą uwagę, byśmy wzorowali się na tej modlitwie. I kiedy modlimy się swoimi słowami i by nasza modlitwa była nie tylko zmysłowa, ale serdeczna i szczera. Innym słowem, gdybym zapytał się ciebie po modlitwie, po co się modliłeś i w jakim celu, abyś wiedział, jak powiedzieć. Dzisiaj będę poruszać sprawę postu, i który winien być właściwie rozumiany i praktykowany. Post jest pomocnym, kiedy potrzebujemy stawić czoło i przezwyciężyć trudności i rozwiązać zawikłania. I kiedy mamy pilną, wielką potrzebę Bożego światła i odpowiedzi w różnych sprawach. Czasami jakiś problem przerasta nas i nie wiemy, czy obrać tą drogę, czy tą, czy ten kierunek, czy inny, czy w ten sposób rozwiązać tą sytuację, czy w inną. Jest, a się prosi w tej sytuacji, abyś modlił się i również założył post. Może to być jednodniowy, nawet półdniowy, jeżeli nie możesz dłużej, niektórzy kilkudniowy, jakkolwiek. Taki, jaki Duch Święty tobie kładzie na sercu, jaka jest twoja potrzeba. Modlić się i Bóg odpowie. I wierzę, że post jest ważny, nawet kiedy nie mamy palącej potrzeby. Ktoś może powiedzieć, o, dla mnie, u mnie generalnie wszystko jest okej, a więc post jest, o, dla tego brata czy dla tej siostry, bo ona naprawdę przychodzi trudny okres. Jest, wskazany jest post dla niej czy dla niego, ale również dla ciebie nie zaszkodzi. Post jest również w tym celu, aby zbliżyć się do Boga. Jest dobrym postanowieniem, jeżeli nie chwalimy się przed ludźmi, że pościmy. Czasami ja mogę założyć post albo pościć raz, a powiem 10 razy o tym. Czyń i nie mów. Bóg tego uczył. Jezus Chrystus tego uczył. Gdyby wszystko było zapisane w Ewangelii, co Jezus uczynił, w jaki sposób on noce przeżył. Niektóre wzmianki tylko są wspomniane. My bardzo mało wiemy o Jezusie, kochani. I nawet w Ewangelii jest nie za wiele napisane. Księgi tego świata by nie pomieściły to wszystko, opisując życie Jezusa, to, co on czynił, w jaki sposób on żył. A więc post był znany dla Chrystusa. Wielokrotnie on pościł. Pościł. Nikt nie widział, tylko jego Ojciec w niebie. A więc, kiedy pościmy, nie powinniśmy patrzeć się w tym celu, aby ludzie nas zobaczyli, że my pościmy. Powinniśmy pościć, aby oglądać owoce duchowych korzyści wypływające z biblijnego, praktycznego postu. W tym celu powinniśmy pościć. Mówiąc o poście, nie chcę moją mową pokazać obraz mojej pobożności, abyście popatrzyli na mnie. O, pastor na pewno musi pościć. On ciekawy, ile razy. Nie mam to na myśli nawet. Absolutnie. Tylko mówię według kolejności tematu, jaki rozważamy. Kiedy mówię o poście, to mogę tylko powiedzieć tyle,
że mam ubogie osiągnięcia. A więc kazanie, jak zwykle, kieruję w dwa kierunki. Kieruję do Ciebie i do mnie. Albo do mnie i do Ciebie. I teraz jeszcze raz, kochani, naszą uwagę zwróćmy na nasze główne motto. Nie wiem, czy pamiętacie, bo tym mottem w pierwszej części rozpoczętego tego tematu, modlitwa i post, było: ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I tym mottem zakończę ten temat 10. częścią. W pierwszej części wspomniałem, że rozpoznaję ogólną potrzebę w Kościele, ogólną, by modlitwa była wzmocniona również postem. I dzisiejsza usługa zachęcać będzie do podłączenia biblijnego postu do modlitwy. Choć jest prawdą, że Biblia nie nakazuje chrześcijanom pościć. Biblia nie nakazuje. I nie mówi, że post jest czymś, czego Bóg wymaga, wymusza, żąda od nas. Ale jednocześnie w Biblii jest ukazany post jako coś dobrego. Bo czyniąc to, możemy czerpać korzyści. Korzyści dla siebie. Post i modlitwa często idą w parze. Nierozerwanie. Wiele postaci wymienionych w Biblii, nie wszystkie będę wymieniać, ale tylko wspomnę, na przykład prorokini Anna jest dla nas przykładem. Czytamy w Ewangelii, że Anna nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach. Mówiąc o poście, zechciejmy odpowiedzieć na pytanie, czym jest post i kiedy i jak winniśmy pościć? Ponieważ pościć, aby pościć, niczego nie zmieni. Natomiast efektywnym jest, gdy z wiarą modlimy się i pozostawiamy to, co nas rozprasza w przybliżeniu się do Boga i gdy postanawiamy pościć w tej sprawie. To takie poważne zdeterminowanie i zwrócenie się w modlitwie i poście do Boga ma wielkie znaczenie przed Bogiem. Pościć, aby pościć, bez celu, ona nic nie daje i Bóg nawet nie jest zainteresowany tym. Jest wiele powodów, dlaczego dobrym jest praktyczne zastosowanie postu w naszym życiu. Zwłaszcza, by korzystać z niego w sytuacjach zawikłanych dla nas, trudnych, kiedy się zmagamy z czymś i nie możemy sobie poradzić, nie możemy przezwyciężyć. Ale również, gdy duchowo chcemy bardziej przybliżyć się do Boga i każdemu z nas jest to wskazane dla mnie, dla Ciebie. Nigdy nie jesteśmy aż tak blisko, że już nie ma miejsca, aby przyjść bliżej do Chrystusa, do Boga. Zawsze jest miejsce, zawsze możemy bardziej się zbliżyć. Post pomaga nam uzyskać nową perspektywę i odnowić więzi z Bogiem. To więzi z Bogiem ja chcę odnowić. Ja chcę być bliżej przy Bogu moim. Chcę bardziej odczuwać Jego bicie rytmu serca. Ja chcę rozpoznać, co Bóg mówi do mnie i co oczekuje. W jaki sposób On chce mnie prowadzić. Dlatego zakładam post, aby bardziej to rozpoznać, aby usłyszeć Boga. Post pomaga nam uzyskać nową perspektywę i odnowić więzi z Bogiem. I chciałbym, abyśmy tą myśl zapamiętali. Gdy Boży naród praktykował post, bo praktykował, nawet w Starym Testamencie mamy opisy, ale co robili w tym samym czasie? Załatwiali swoje sprawy. Kłócili się, spierali, krzywdzili innych i pościli. Z jednej strony niby dobrze, pościmy Boże, a z drugiej strony robią swoje interesy i to w brzydki sposób, krzywdząc innych, kłócąc się, spierając. I wtedy czytamy, Bóg odrzucił ich post. Bóg w ogóle nie był zainteresowany tym postem. Dlaczego? Dlatego, bo ich postawa była nieodpowiednia. A więc kiedy pościmy, powinniśmy zwrócić uwagę na naszą postawę. Jaka jest moja postawa? Dlaczego ja chcę pościć? I w jakim celu? Co ja chcę uzyskać? Bóg powiedział do Bożego narodu, kiedy właśnie taka sytuacja była, że post jest miły dla mnie, kiedy rozwiązujecie bezprawne więzy
i kiedy pamiętacie o głodnych. Oto fragment z Księgi Izajasza. Lecz to jest post, który mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzieli swój chleb z głodnym i biednych, bezbronnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, od swojego współbrata się nie odwrócisz. A więc post również powinien jakieś efekty mieć, jakieś owoce, które powinny się ukazać w naszym życiu. Na przykład bracia Morawscy znani byli z tego, że pieniądze zaoszczędzone w rezultacie częstych postów, oni nie kładli do banku, aby kupka się zwiększała, ale co robili? Inwestowali w działalność misyjną. Dzięki ich wyrzeczeniu wielu ludzi na różnych kontynentach poznało Ewangelię. Praktykowali dość często post i mieli właściwy cel. Czynili to nie, aby pokazać się przed ludźmi, ale czynili to z serca, czynili to, aby przybliżyć się bardziej do Boga i również, aby jakieś efekty, korzyści były z tego ich postu. Ich post, kochani, wzbudza myśl do rozważania, ponieważ post jest nie tylko wstrzymywaniem się od jedzenia i od tych rzeczy, które oddalają nas od Boga, ale jest zaoszczędzaniem również naszych finansów i używanie ich na głoszenie Ewangelii. Na przykład, kiedy za mocno skupiamy się na codziennym chlebie, kiedy dbamy tak o niego, że widać, ale za duchowy chleb, no, to jest bardzo opłakany stan, to nie jest to dobre. A więc, kiedy za mocno skupiamy się na codziennym chlebie, Bóg wie, że musimy pracować. Bóg wie, że musimy jeść śniadanie rano, lunch i dyner. Bóg wie, że nasze ciało to wymaga, bo Bóg stworzył nas i dał nam takie ciało. I nic w tym nie jest złego. Ale gdy skupiamy się tylko na tym i wyłącznie na tym, jeszcze raz na tym, a Bóg i Boża sprawa, duchowe życie, ten duchowy człowiek, duchowy pokarm dla niego, to w ogóle jest gdzieś tam, jakoś tam będzie, to powinno być odwrotnie. Bo to cielesne jest na krótko, a to duchowe jest na zawsze. A więc zadbaj po prostu, bo mniej, ale w sensie duchowym mam tutaj myśl, mniej mądrość żydowską, abyś miał korzyści z tego. Zadbaj o to, co jest najważniejsze. Zadbaj o to, co jest najważniejsze. Dobrze jest pościć, gdy odczuwamy wewnętrzną taką potrzebę. Kiedy Duch Święty pobudza ciebie, kiedy czytasz Boże Słowo, albo kiedy różna sytuacja aż ciebie popycha do tego, przychodzi tobie myśl, Duch Święty tobie gdzieś daje sygnał, zaświeca to światełko, post. A więc dobrze jest wtedy posłuchać. Panie, uczynię tak. Nie dlatego, że tak jakby ty mi nakazujesz, nie, ale ja chcę jeszcze bardziej do ciebie się przybliżyć. A więc powodów do postu jest znacznie więcej i różnią się swoją i potrzebą, i częstotliwością, i czasem. Zdrowy człowiek na przykład może pościć częściej i dłużej, a ktoś o słabym zdrowiu rzadziej i krócej. Ale najważniejszym jest powód, jeszcze raz, powód i cel, dlaczego poszczę i co chcę przez to osiągnąć. Post powinien być ograniczony w czasie. Okres zbyt długi bez jedzenia jest nawet i szkodliwy. Szkodliwy dla zdrowia. I Bóg nie oczekuje, abyśmy się zagłodzili na śmierć. Mam na myśli zagłodzili nasze ciało. Bóg tego nie oczekuje. Post nie ma na celu ukarania naszego ciała. Absolutnie. Ale ma pomóc, by rozprawić się z tym, co jest w nas złe, grzeszne i skupić się na Bogu. Po to jest post. Post nie powinien być odnoszony do pewnego rodzaju odchudzającej diety. I kiedy pościsz, by schudnąć i ładniej wyglądać, to nie uważaj tego za post, o którym Biblia mówi. To jest post ludzki, cielesny.
dla swojego ciała. Wiele ludzi, ateistów, którzy w ogóle z Kościołem, z Bogiem nie mają nic wspólnego. Oni poszczą w ten sposób. A więc, kiedy podejmujesz post, to winien charakteryzować się głębszą relacją z Bogiem, o którą zabiegasz. Ja chcę, ja dążę, ja idę w tym kierunku i wierzę, że otrzymam. Poszcząc, powinniśmy przestać patrzeć na rzeczy, które w tym świecie przyciągają naszą uwagę. Bo jeżeli pościsz, chcesz przybliżyć się do Boga, poświęcić ten czas, aby twoje życie duchowe nabrało więcej duchowych kolorów, to nie kieruj w tym samym czasie oko na to, co nie powinieneś. Czy to na ekranie telewizyjnym, czy to gdziekolwiek, bo to zakłóci tobie i nie będzie dobrego efektu. A więc poszcząc, powinniśmy przestać patrzeć na to, co jest niewłaściwe. Biblia ukazuje wiele sytuacji i powodów, kiedy wierzący ludzie podjęli post. I czasami pościli osobiście, czyli w pojedynkę, ale również i grupowo, czyli ogólnie, jako cała społeczność. Czytamy w Dziejach Apostolskich i zauważamy, że zbór w Antiochii grupowo pościł. I przed podjęciem ważnych decyzji, jedną z tych decyzji było wyprawienie w misyjną podróż tych, których Bóg wybrał i wskazał. Kościół pościł. To była poważna rzecz. A nie, jak ludzie zarządzą. Czasami w kościele ludzie mają takie myśli, bardzo niebiblijne. Kościół to nie jest jakaś organizacja, tak jak w tym świecie. Kościół jest Boży. To Bóg zarządza, Duch Święty. To Boże Słowo jest konstytucją i prawem. I Duch Święty obiera ludzi, On wskazuje, On ukierunkowuje i On objawia dla Kościoła. A więc w Antiochii pościli. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Dzisiaj Bóg czyni podobnie. Bóg się nie zmienił. Ludzie, oczywiście, tak. Jak bardzo nabożeństwa, społeczności, wielu różnych ugrupowań odbiegło od tego, jakie jest założenie, jakie Boże jest założenie, biblijne założenie. Oto jest przykład, który przeczytałem. A więc Bóg się dzisiaj nie zmienił, On jest ten sam. To Bóg wybiera, nie człowiek. Bóg wybiera, Bóg wybiera, Bóg wybiera. A potem wskazuje na nich. Jest taka Boża zasada. Biada, jeżeli jest odwrotnie. To Bóg wybiera. Kochani, gdyby Bóg mnie nie wybrał, ja bym nie stał dzisiaj tutaj. Absolutnie, broń Boże. Bóg wybiera. Bóg wybiera człowieka, bo ma swój plan dla niego i dla Kościoła. Bóg wybiera. I często Kościół może nie rozpoznać to. Ale Bóg wybiera i Bóg już wie, On wszystko wie i wtedy daje światło dla ogółu, dla Kościoła, aby rozpoznali Boży wybór, Boże powołanie danej osoby do danego dzieła. Tak jest, tak powinno być. A więc zbór w Antiochii rozpoznał tych, których Bóg wybrał i z błogosławieństwem ich wyprawili. Uczynili dokładnie tak, jak był Boży zamiar. Akt nałożenia rąk i błogosławienia obranych Bogiem jest wyrazem przyjęcia woli Boga w powołaniu danej osoby do zadania, które Bóg zlecił. Bóg zlecił. Post i modlitwa połączona razem daje jaśniejszy obraz Bożej odpowiedzi w naszym chrześcijańskim powołaniu. Post pomaga wyraźniej odczytać Boży plan dla mojego życia oraz ukazuje i upewnia do podjęcia nowego zadania. Kolejnym przykładem jest, kiedy Boży słudzy odwiedzając zbory wyznaczyli starszych w danych społecznościach i poruczyli ich Panu. Mówi o tym Dzieje Apostolskie, 14 rozdział.
A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. A więc widzimy, w Biblii można zauważyć, że modlitwa w połączeniu z postem jest pomocną do rozwiązania wielu duchowych problemów. Modlitwa z postem. Modlitwa z postem. Tego Bóg oczekuje i to powinno być i musi być w Bożym Kościele, bo inaczej będzie religijny Kościół. W Bożym Kościele musi być Boży porządek, biblijny porządek i nie można odchylać się w bok jeden czy drugi. A więc w Biblii zauważamy, że modlitwa w połączeniu z postem jest pomocą do rozwiązania wielu duchowych problemów. Jest pomocnym mostem w szukaniu mocniejszej więzi z Bogiem. Jest tym, co pomaga nam w zbliżeniu się do Boga, by przejść z niższego poziomu na wyższy, w bliskiej relacji z Bogiem. I modlitwa w połączeniu z postem pomaga uwierzyć, by wziąć od Boga siłę do pokonania naszych wrogów. Oczywiście nie mam tu na myśli cielesnych wrogów. My nie mamy cielesnych wrogów. Chyba że, tylko, że nasze ciało, może moje ja ma. Ale my jako chrześcijanie, jako nowonarodzeni, my nie mamy cielesnych wrogów. Naszym wrogiem jest diabeł, grzech, moje ja, moje pożądliwości i niepotrzebne rzeczy. A nie człowiek, nie sąsiad, nie żona, mąż czy ktokolwiek. On nie jest moim wrogiem. A więc modlitwa w połączeniu z postem pomaga uwierzyć, by wziąć od Boga siłę do pokonania naszych wrogów. Mam tu na myśli duchowych wrogów. To, z czym walczysz, to, z czym przegrywasz w twoim życiu, to, w jakim miejscu upadasz i nie masz siły, by stać i iść naprzód, to właśnie tam aż się prosi, abyś poważnie podszedł do tego tematu. Modlitwa i post. Kochani, ja wierzę w takiego Boga, który jest żywy, który odpowiada. Mój Bóg dla mnie nie odmawia. Czy dla ciebie? Mój Bóg dla mnie nie odmawia to, o co ja Go proszę. Jeżeli jest to zgodne z wolą Jego i jest dobre dla mnie. Mój Bóg dla mnie nie odmawia. Czy tobie odmawia? On nigdy nie odmówi. Jeżeli będziesz zgodnie z Jego wolą prosił, jeżeli potrzebujesz wyjść z jakiegoś dołka, jeżeli potrzebujesz jakąś zmianę duchową, mieć zwycięskie życie, to Bóg nigdy tobie nie odmówi, aby tobie nie pomóc. On tobie da siłę, da zwycięstwo, da moc! Tylko przyjmij! Przyjmij! Bóg daje! Taki jest mój Bóg. Myślę, że w tego samego Boga wierzymy i temu samemu Bogu służymy. Tak jest mój Bóg. A więc modlitwa w połączeniu z postem pomaga uwierzyć. Kochani, czasami my nie wierzymy. Wiele ludzi ma problem i nie wierzy, że wyjdzie. I tu jest problem. Nie jest problem papierosy, czy alkohol, czy jakiś inny. Bo ten problem może być rozwiązany. Jeżeli go przyniesiesz przed Boże oblicze i poważnie uwierzysz, że Jezus da ci rozwiązanie. Ale problem jest w tym, że ludzie nie wierzą, że ten problem będzie rozwiązany. I tu jest problem. Na przykład, dobrym przykładem jest Estera, kiedy czytamy Stary Testament. Estera, gdy dowiedziała się o grożącym niebezpieczeństwie, w jakim znalazł się cały Boży naród, to wtedy uczyniła znacznie więcej, nie tylko posłuchała i wysłuchała i coś tam powiedziała. Ona uczyniła znacznie więcej. Ona zrobiła jakieś kroki, podjęła jakąś decyzję. Ona naraziła swoje życie w tym celu, by niebezpieczeństwo ominęło Boży naród. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli zrobisz wszystko to, co powinieneś zrobić ze swojej strony, aby ochronić swoje życie duchowe od jakiejś tragedii, od klęski, od upadku, od grzechu, to nie będziesz doświadczał tych rzeczy. Nie będziesz doświadczał tych rzeczy. Grzech ciebie nie będzie się
przyklejał do ciebie jak muchy do miodu. Będziesz szedł zwycięsko. Będziesz mówił, jak wielki jest Bóg, jaka Jego wielka moc, jak On mnie podnosi i podniósł i umocnił i daje mi siłę. I mogę iść, mogę zwyciężać, mogę pokonywać, bo taki jest Bóg. Taki jest mój Pan. To chcielibyśmy odczytać ten krótki fragment Księgi Estery. Wtedy Estera przekazała Mardochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i poście za mnie przez 3 doby nocą i dniem. Nie jedźcie, nie pijcie. Również i ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla. Choć jest to wbrew prawu, jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mardochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Rozsądnym jest, byśmy postawili pytanie przed sobą. Czy jestem osobą, która potrafi stanąć śmiało, by zasłonić przed niebezpieczeństwem Boży naród? Co czynię, kiedy niebezpieczeństwo przybliża się do członka zboru, do pastora, do Bożego Kościoła? Co ja czynię? Czy w ogóle cokolwiek czynię? A powinienem. Gdy będziesz obojętnie odnosić się, kiedy Kościół potrzebuje pomocy, wtedy pomoc przyjdzie z góry od Boga, bo Boże jest Kościół, bo Boże jest naród, bo Bóg pomoże, ale ty nie będziesz brał w tym udziału. Taka jest Boża zasada. I w tym mamy bardzo wyraźnie ukazane, nawet gdybyśmy czytali cały ten fragment. Modlitwa w połączeniu z postem łamie i niszczy egoizm i cielesne dążenia. Ona to czyni. Daje siłę, by nie odpłacać złem za złe. I wyposaża do wstawiania się za innymi. Ona wyposaża. Nie ma siły, aby wstawiać się za innymi? Zacznij pościć i modlić się i zobaczysz efekt. Król Dawid doświadczył to i powiedział: powstają złośliwi świadkowie. Pytają mnie o to, czego nie wiem. Odpłacają mi złem za dobre. Jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przyodziewałem wór. Umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat. Dawid wiedział Bożą zasadę i praktykował. Oczywiście nie jest to łatwo. Nie jest łatwo modlić się i pościć za kogoś, kto nas poniżył i skrzywdził. Kochani, nie jest to łatwo. Nie jest to łatwo dla nikogo. Jest to tak trudne, że omalże po cielesnemu myśląc jest niemożliwe. Jedynie z pomocą Boga jest to osiągalne. Jeżeli będziesz blisko Boga i starać się być blisko Niego, będziesz mógł to uczynić w Jego imieniu i będziesz to oglądać w swoim życiu. Kochani, muszę w dalszym ciągu się tego uczyć, kiedy coraz częściej w różnych sytuacjach tego potrzebuję. W różnych sytuacjach. Modlitwa w połączeniu z postem umacnia i podnosi Boży autorytet w nas. Ona podnosi, buduje, umacnia. Wzmacnia do rozprawienia się z siłami ciemności i do uwolnienia zniewolonych i zdemonizowanych. Modlitwa i post. I w pierwszej części wspomniałem o młodzieńcu, na pewno pamiętacie, który był związany przez siły ciemności. Ewangelie tam opisują. Jezus, uwalniając zniewolonego, powiedział bezradnym uczniom: ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Uczniowie próbowali, chcieli i nie potrafili. Nie potrafili pomóc dla tego człowieka zniewolonego. Nie potrafili jego uwolnić. Słowa Jezusa dowodzą, że uczniowie byliby w stanie uzdrowić młodzieńca, gdyby zastosowali post w tej sytuacji. Te słowa Jezusa wskazują na to. A odnosząc tą myśl do naszego życia, to należy powiedzieć, że my, ty i ja, i razem ogólnie, moglibyśmy uwolnić siebie i innych z wielu słabości, gdybyśmy modlitwę połączyli z postem. Umocnili ją, podparli postem. Boży naród, będąc w niewoli, przeżywał trudny okres, czytamy w Starym Testamencie.
Ale za sprawą Boga nadszedł czas do powrotu Bożego narodu z niewoli babilońskiej. I czytamy o tym. Wtedy król perski Cyrus dał przyzwolenie, by Ezdrasz i inni wybrali się w drogę do Jerozolimy, by odbudować zniszczoną świątynię. I co? I wywiezione naczynia oni mieli zawieźć z powrotem do świątyni. Podróż była długa i niebezpieczna, kiedy czytamy o tym wydarzeniu. I Ezdrasz mógł króla prosić o eskortę. Miał prawo, miał taką możliwość. To jednak w tej sprawie postąpił inaczej. Czy pamiętacie, jak Ezdrasz postąpił? Ezdrasz zarządził post, prosząc Boga o bezpieczną podróż. Nie tylko on szedł, ale również i inni z nim. On taką drogę obrał. Lepiej ja Bogu poruszę moją drogę. Lepiej ja Jemu o tym powiem. Lepiej ja Jemu zaufam. Czytamy o tym krótki fragment. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin, dla całego naszego dobytku. A więc modlitwa połączona z postem czyni bezpieczną naszą drogę, po której idziemy i usuwa ona z niej przeszkody. Przeszkody na tej drodze są i będą. Chcesz, aby przeszkody były usuwane? Czasami myślimy, o Boże, zabierz, odsuń. Czasami są te przeszkody w tym celu, abyś Ty w imieniu Jezusa te przeszkody usunął, zakładając post i modlitwę. Post w obliczu poważnych życiowych przeszkód i problemów pomaga do zrealizowania zleconej przez Boga misji. Można postawić pytanie, a jak to odnosi się do Kościoła i do społeczności, którą tworzymy? Jak bliskie jest to dla mnie dzisiaj i dla nas? Odniesienie, powiem, że ma szerokie. Między innymi, jest wiele innych, ale między innymi może pomóc w modlitwie Kościołowi, by zostały przywrócone do Bożej służby potrzebne i użyteczne świątynne naczynia. Ezra właśnie je przynosił do Kościoła, do świątyni. Miał zwrócić. A więc modlitwa połączona z postem może mieć charakter pokutny również pojedynczej osoby, jak również danej społeczności oraz charakter szczerego wyznania swoich grzechów i grzechów całego narodu. Na przykład jest tego przykładem Daniel, kiedy czytamy o podobnej sytuacji. Daniel powiedział przed Bogiem, zwróciłem swoje oblicze do Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście. Wyznałem i mówiłem, zgrzeszyliśmy. Widzimy, że Daniel włączył siebie w grono tych ludzi. On nie odsuperował siebie. Chociaż oni zawinili, ale on będąc z tego narodu siebie podłączył do tej społeczności. I on powiedział, zgrzeszyliśmy. A więc w liczbie mnogiej. Zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Nie słuchaliśmy Twoich sług, którzy w Twoim imieniu przemawiali do całego pospólstwa. Ten fragment jest znacznie obszerniejszy, gdybyśmy czytali, ale zacytowałem tylko krótki urywek. Biblia mówi również o poście wstawienniczym w innych miejscach. Przykładem jest na przykład Boży sługa Mojżesz. 5 Księga Mojżeszowa, a 9 werset opisuje, że o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce, Mojżesz schodzi z góry, kiedy miał społeczność z Bogiem, z góry obecności Bożej, bo tam Bóg przybliżył się do niego, objawiał się mu. I kiedy Mojżesz zeszedł, to zobaczył bardzo przykry obraz. Zobaczył taki obraz, że Boży naród zamiast Boga jedynego, izraelskiego czcić i wielbić, to odwrócili się już od Niego, zapomnieli za krótki czas. Mojżesz przeżył szok. Boży sługa, Boży prorok przeżył szok, kiedy to zobaczył.
i w mocnym rozgniewaniu uniósł się gniewem. To wpłynęło na niego. Jego ciało tak zareagowało. Jego emocje. On przeżywał ból. I co? I rzucił te tablice na ziemię. Te tablice, które miały Boże prawo napisane na sobie. Boży mąż zrobił nie tylko to, ale uczynił znacznie więcej, co zaczął pościć. Mojżesz zaczął pościć za tych, którzy zgrzeszyli i zbuntowali się wobec Boga. To Mojżesz zaczął błagać Boga o przebaczenie. Upadł na ziemię i leżał przed Panem, prosząc Boga za nich. To czyni Boży sługa. To jest duchowa zasada, niecielesna. Chcę wyraźnie powiedzieć, że post nie jest sposobem, by uzyskać od Boga to, czego chcemy, ale to, co jest odpowiednie dla nas według woli Bożej. Jeżeli pościsz, bo chcesz to otrzymać koniecznie, a jeżeli to odbiega od woli Bożej, to oczywiście nie otrzymasz. Post nie zmienia woli Boga i nigdy jej nie zmieni. Ale post winien mieć Boży wpływ na nas i nas zmieniać, objawiając nam wolę Boga. Taki wpływ winien mieć post i modlitwa. Post nie jest w tym celu, by przed innymi udawać bardziej duchowych, pobożnych, religijnych, ale ma być czasem pełnym pokory, cichości, uniżonego serca i radosnej postawy, żeby nawet ludzie nie rozpoznali, że ja poszczę. Jezus powiedział o tym w Ewangelii Mateusza. Jezus powiedział w 6 rozdziale, a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. To są słowa Jezusa. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. A więc to nie jest celem postu. A niektórzy mogą mieć taki cel. Zaprawdę Jezus powiedział, powiadam wam, odbiorą zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A więc pościmy w tym celu, aby od Boga odebrać korzyści, a nie od ludzi. Zbliżając się do końca mojej usługi, kieruję słowo zachęcające do postu, kochani. To nie jest narzucenie, to jest tylko zachęcenie dla mnie i dla ciebie. Jeżeli tak to przeżywasz, jeżeli tak to rozumiesz, jeżeli różna sytuacja jest, która podpowiada tobie, abyś to uczynił. By podczas postu odebrać Boże korzyści, które otrzymujemy nie od ludzi, ale od Boga, który wszystko widzi i doskonale zna nasze pobudki. I co? I chce nam pomóc w tej sprawie, w jakiej się modlimy. O co prosimy Go? Kiedy brakuje ci sił i upadasz, i łatwo ulega spokuszeniom, a jednak chcesz zmianę, a chcesz zmianę, to sięgnij po biblijną radę i oddaj się Stwórcy w głębokiej modlitwie i poście. Spróbuj, zaufaj. Zaufaj Bogu, przyjdź do Niego z tym problemem, z tym grzechem, z tą trudnością, a Bóg tobie pomoże. Zacznij pościć, kiedy jest tobie trudno, by się oprzeć grzechowi, przebiegłemu wrogowi znawcy ludzkich charakterów. Zacznij pościć, kiedy zawodzą wszelkie twoje chęci. Masz chęci, no próbuję, no chcę, ale nie mogę. Zacznij pościć, kiedy wszystko upada, twoje próby i starania. Zacznij pościć, kiedy problemy przerastają twoje siły i pogubiłeś się gdzieś tam w swoim życiu. Zacznij pościć, kiedy pragniesz odnowić i wzmocnić relacje z Bogiem. Chcesz być bliżej Niego, bo wiesz, że oddaliłeś się. Zacznij pościć, modlić się. Zacznij pościć dla twojego duchowego dobra, dla dobra Kościoła, w którym jesteś. Zacznij pościć. Drodzy i umiłowani, kochani, zacznij pościć w tej sprawie, modląc się za siebie nawzajem. Zacznij pościć, modląc się za rodziny i dzieci, za wnuki i bliskich, za naszych sąsiadów, za tych, którzy są niezbawieni. Zacznij pościć, modląc się za tych, którzy są dzisiaj słabi i ulegają przeciwnościom i grzechowi,
upadają. Ledwo co wstał, a znowu upadł i leży i nie może wstać. Zacznij za nim pościć i modlić się. Być może on nie ma siły. Siostry, bracie, Kościół Odkupiciela, trwaj w modlitwie. Jest to najlepsze życzenie mojego serca dla ciebie, dla mnie. I kiedy Duch Święty wskazuje tobie potrzebę i pobudza ciebie do modlitwy i postu, to bądź posłuszny Bożemu głosowi. Post i modlitwa niech będzie bliska tobie i dla mnie, Kościołowi Odkupiciela. Amen. Powstańmy do modlitwy. Boże Święty, dziękujemy tobie, że ty na stronicach Pisma Świętego, Biblii, ukazałeś nam wiele dobrych rad dla każdego z nas. Kiedy przechodzimy różne trudności, kiedy przechodzimy różne zmagania, kiedy nie możemy sobie poradzić w danej sytuacji, twoje słowo nam radzi, zachęca nas do modlitwy i postu. Abyśmy czynili to w biblijny sposób, ufając tobie, że ty nam pomożesz. Ufając, że ty widzisz nas i chcemy się do ciebie przybliżyć. Panie, spraw, aby moje siostry, moi bracia, Kościół Odkupiciela, każda osoba, która się tutaj znajduje i ci, którzy będą słuchać w innym czasie, aby mogli skorzystać z tej twojej rady, którą ty oferujesz dzisiaj dla tych, którzy pragną. Pragną skorzystać z niej. Proszę ciebie, Ojcze Święty, aby Kościół twój, ogólnie twój cały Kościół, zadbał za modlitwę i post, kiedy jest taka sytuacja, która wymaga tego. Prosimy ciebie o to. Naucz mnie tego, Panie. Naucz nas, abyśmy zadbali o to, co najważniejsze w naszym duchowym życiu. W imieniu Jezusa niechaj tak się stanie. Amen.